Na początek pokażę, jak zrobić taki moduł. Do tego będziemy potrzebowali kwadratowej kartki. Najpierw składamy ją na ukos. W ten sposób. Następnie każdy z rogów, ten i ten, bierzemy i zaginamy pod tym kątem do linii środkowej, która dzieli nasz trójkąt na połowę. Z drugiej strony robimy tak samo. W ten sposób. Nasze skrzydełka muszą otwierać się u góry. Następnym ruchem jest złożenie tej linii do tej. Składamy cały czas na pół. W ten sposób. I z drugiej strony robimy to samo. Tak to ma wyglądać. Następnym ruchem będzie rozłożenie tego i rozdwojenie kieszonki, która nam tutaj powstała. Musimy ją spłaszczyć tak, żeby to zagięcie, które było do tej pory, było teraz na środku i utworzył nam się taki kształt. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Żeby dobrze kieszonka się nam otworzyła, należy włożyć do końca palca. Wtedy te miejsca nam się uwypuklą. Powstaje nam taki kształt latawca. Następnym ruchem, gdy już mamy taki element, będzie odgięcie tych górnych części do tej linii dolnej. W ten sposób. Z drugiej strony robimy to samo. Następnym ruchem będzie zamknięcie tego, co przed chwilą zginaliśmy w dół. I nie robimy tego w tą stronę, tylko w tą, żeby nasze części były jakby na powierzchni tego kwadratu, który jest tutaj. Teraz należy wziąć klej i połączyć w ten sposób. Mamy już gotowy moduł. Gdy nasz klej już się rozgrzeje, szybkim ruchem przeciągamy w tym miejscu i łączymy dwie części naszego modułu. Ważne jest przy kleju polimerowym, żeby to zrobić szybko, ponieważ bardzo szybko zasycha. Nasz moduł jest gotowy. Tutaj mam już dwa sklejone ze sobą moduły. Sklejamy je w następujący sposób. Smarujemy tutaj klejem i po prostu przykładamy kolejny moduł. Gdy będziemy mieli łącznie już 5 modułów, będziemy mogli złożyć naszą figurkę w całość. Przy każdym module, gdy już go porządnie skleimy, możemy włożyć tutaj dwa palce i rozdzielić te boczne skrzydełka od tych dwóch środkowych, które są sklejone. To poprawi efekt naszej pracy. Teraz skleimy resztę skrzydełek. Tak prezentuje się gotowy element. Nasz kwiatek origami.